że pogoda w pierwszej połowie lipca nie dopisywała, to Polacy z przyjemnością wyjeżdżają na wakacje i spędzają czas na świeżym powietrzu. Wycieczki, wyjazdy za granicę i odpoczynek nad wodą lub w parku. To tylko niektóre formy spędzania czasu podczas wakacji. W dzisiejszej sondzie pytamy wrocławian, jak oni spędzają lato. Jak państwo spędzają wakacje? No, wyjeżdżamy trochę w pobliskie okolice, a to trochę do Torunia, do Solca Kujawskiego. Właśnie wracamy, tutaj byliśmy na placu zabaw w parku. Spędzam czas z babcią, byłam przed chwilą na basenie właśnie i idziemy za chwilę na plac zabaw. Na Dolny Śląsk, koło Wrocławia. Chcemy trochę pozwiedzać rodzinnie. Jeździmy codziennie rowerem. Mamy bardzo fajne te ścieżki rowerowe wzdłuż bulwarów i tutaj do parku. Bardzo nam się to podoba. Park nasz jest teraz taki ładny. Tam u Grządziela, gdzie jest ten pałac, tam jest ślicznie. My tam chodzimy, bo tam mieszkamy. Bliziutko i prawie że codziennie. No. Już byliśmy, gdzie byliśmy? W Anglii. W Anglii byliśmy. Dzień czasu. Ale tak w wolnym czasie po Wrocławku też jest fajnie pospacerować. Spędzamy wakacje przeważnie na plaży. Pogoda dopisuje? No, dzisiaj akurat jest okej, ładnie. Tak, dopisuje. Jak na razie może być. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Tak, tak, także wszystko jest bardzo dobrze, tylko żeby zdrowie dopisywało. A takie 20 stopni by było dobrze, ale więcej niekoniecznie. Jakieś jeszcze plany na dalszą część wakacji? No na pewno jeszcze gdzieś pojedziemy. Jeszcze połowa wakacji przed nami. Ale to już nie będą jakieś dłuższe wyjazdy, bo od jutra do pracy, także... No mamy nadzieję, że pogoda dopisze, no i spędzimy to gdzieś nad jakimś morzem, najlepiej polskim.